Ostatnio takim palącym, dosłownie i w przenośni, tematem jest węgiel. Mamy bardzo dziwne czasy, bo w 2022 roku jaram się tym, że udało mi się kupić węgiel rodzicom przez internet w sklepie PGG, czyli Państwowej Grupy Górniczej. Nawet tekst o tym napisałem na bizblogu, czyli tej biznesowej części Spidersweb, i on został przeczytany ponad 1 000 000 razy w tym momencie, a został napisany niecały tydzień temu, więc naprawdę wynik niesamowity, ale oprócz tego, że jaramy się tym, że udało się nam kupić węgiel, co jest już bardzo dziwne, to dostajemy także dziwne pytania dotyczące węgla. Bo okazało się, że rząd będzie walczył z tymi wysokimi cenami węgla w głupi sposób, jak to nasz rząd ma w zwyczaju, a mianowicie dając 3000 zł każdemu, kto ma piec węglowy. I powiedzieli, że nie, oni tego sprawdzać nie będą, czy to na węgiel się wyda, czy na coś innego. I do nas ludzie, autentycznie kilka osób napisało, jaki smartfon można kupić za tą dotację na węgiel. Nie pokażemy Wam tych wiadomości, no bo nie chcemy pokazywać personaliów tych osób, ale no powiem Wam, że w życiu bym się tego nie spodziewał. Ale dobra, niech będzie. Zrobimy film o tym, jaki smartfon kupić, jak uda nam się dostać 3000 zł na węgiel. Witamy w Polsce, witamy na Spidersweb. Zapraszam do oglądania tego filmu. Dobra, no i we wrześniu złożymy wniosek i dostaniemy te 3000 zł na węgiel. Pewnie dostaniemy to po kilku tygodniach, więc akurat będzie czas, żeby kupić sobie smartfon przed świętami, na czwarty kwartał bieżącego roku. I my obecnie przejrzeliśmy wszelkie oferty na Allegro na smartfony i tak zastanawialiśmy się, jaki smartfon za te 3000 zł warto kupić. Do samych 3000 jest ciężko, bo to jest taki dziwny przedział cenowy, że za 4000 już mamy flagowce, za 2000 mamy średniaki, więc to nie będą smartfony tak stricte do 3000, tylko jak się trafi jakiś za 3200, 3100, to się nie gniewajcie, tą stówę albo dwie sobie po prostu dopłacicie. Taki smartfon, który łapie się jednak, przynajmniej dzisiaj w tym przedziale cenowym, a który bardzo mi się podobał, to jest Oppo Reno 6 Pro 5G. Swoją drogą głupia ta moda, żeby wszędzie 5G dodawać, jak to się robi standard, ale niech będzie. No i właśnie ten smartfon od Oppo, to jest smartfon przede wszystkim bardzo duży, warto o tym pamiętać, więc jeżeli macie małe łapki, lubicie małe smartfony, no to nie będzie to sprzęt dla Was. Ale generalnie to jest sprzęt z absolutnie najwyższej półki. Mamy tam bardzo szybkie podzespoły, mamy piękny ekran, mamy świetny zestaw aparatów, mamy duży akumulator z bardzo szybkim ładowaniem, bo Oppo zamiast jednego akumulatora stosuje dwa, żeby dwa na raz się ładowały, dzięki temu jest dużo szybciej. Ale to, co mi się najbardziej podoba w tym smartfonie, to jest tryb nagrywania wideo. Nie pamiętam, jak on się tam marketingowo nazywał, rok temu wiedziałem, ale to jest wiedza bezużyteczna. Generalnie chodzi o to, że kiedy nagrywamy kogoś, zwłaszcza jak jest tak troszkę ciemno, a z tyłu ma światła, to tło pięknie się rozmywa. Ja swoją żonę właśnie w ten sposób nagrywałem. To jest tryb trochę podobny do tego, co mamy w iPhone'ach 13, ale moim zdaniem jednak w Oppo działa on lepiej, o dziwo. Więc jeżeli szukacie bardzo dobrego smartfona za 3000 zł, który będzie działał we wszystkich możliwych warunkach, który zarówno jest świetnie wykonany, piękny, który szybko się ładuje, ma duży akumulator, ma świetny aparat ze świetnym trybem wideo, to moim zdaniem Oppo Reno 6 Pro 5G jak najbardziej będzie sprzętem godnym polecenia. Nie wiem, ile będzie kosztował, kiedy oglądacie ten film. Przed chwilą sprawdzałem na Allegro. Kosztował 2999 zł. Odpowiednie linki oczywiście znajdują się w opisie tego filmu. Pamiętajmy jednak o tym, że nie każdy potrzebuje smartfona z absolutnie najwyższej półki, który ma wszystko najlepsze. Dla wielu osób liczy się, żeby ten smartfon tak po prostu robił wrażenie. No i tutaj przychodzą smartfony składane, bo się okazuje, że Samsung Galaxy Z Flip 3 kosztuje obecnie, kiedy to nagrywamy, 3200 zł. To jest bardzo porządny sprzęt, to jest jeden z najlepszych składanych smartfonów. On jest takim zwykłym smartfonem, ale jak go złożymy, to robi się malutki. Takie smartfony podobają się przede wszystkim kobietom, bo łatwiej włożyć do małej kieszeni, wrzucić do torebki, ekran się przy okazji wtedy nie porysuje i tak dalej. Tylko pamiętajcie, że to nie jest smartfon idealny, bo to jest taka dosyć nowa kategoria sprzętów. Po pierwsze, może się zdarzyć, że po jakimś czasie Wam ekran w nim po prostu pęknie albo coś z nim się stanie, no bo tak z tymi ekranami składanymi już jest. Sam widziałem grupę na Facebooku kilkuset osób, którym te smartfony po pewnym czasie po prostu siadły,
czy tam zdarła się folia, czy zniszczył się sam ekran. Dużo takich przykładów po prostu było, ale wiem też, że Samsung już teraz do tego podchodzi naprawdę ok i w sumie bez większych problemów te smartfony naprawia. I pamiętajmy też o tym, że w tym smartfonie mamy dużą szparę między jedną a drugą połową ekranu, jak złożymy taki smartfon, więc tam dużo po prostu nawpada Wam paprochów, brudów i tak dalej, więc jak macie w kieszeni nieporządek, a każdy ma, no bo kurz jednak się zbiera, i trzymacie smartfon w kieszeni, to za każdym razem po otwarciu będziecie musieli go przecierać. A tak poza tym, ten smartfon niekiedy się przegrzewa. Zdarzyło mi się raz, że mnie poparzył, ale to było w pierwszych dniach, kiedy go używałem, jeszcze przed premierą. Teraz podobno ten problem został w znacznej mierze wyeliminowany. Więc jeżeli szukacie składanego smartfona, macie około 3000 zł, to i tak nie znajdziecie nic lepszego niż Samsung Galaxy Z Flip 3. Jeżeli po prostu szukacie no, dobrego smartfona, który przy okazji będzie się składał, to będzie jednak najlepszy wybór mimo tych wad. Są jednak ludzie, którzy potrzebują tak po prostu małych smartfonów i jeżeli szukacie takiego smartfona z Androidem, to moim zdaniem najlepszym wyborem jest Xiaomi 12. Tutaj ceny są różne. Widziałem pojedyncze oferty poniżej 3000 zł, zdecydowana większość to 3100, 3200 zł, więc tak naprawdę musicie kliknąć link, który znajduje się w opisie. On prowadzi do całej kategorii Xiaomi 12 na Allegro. Tam musicie zobaczyć, jakie aktualnie, kiedy oglądacie ten film, są ceny i moim zdaniem jeżeli macie 3000 zł, szukacie małego, nowego smartfona z Androidem, to będzie bardzo dobry wybór. Bo o ile Xiaomi 12 Pro, no to dla mnie jest taki po prostu bardzo dobry smartfon z wyższej półki. To Xiaomi 12 jest jeszcze ciekawszy, bo jest dużo mniejszy. A skoro jest dużo mniejszy, no to należy do takiej kategorii produktów, których zbyt wiele na rynku nie ma, zwłaszcza w tym świecie androidowym. Więc jak szukacie smartfona z najwyższej półki, który kosztuje około 3000 zł, nie będzie zbyt duży, wiadomo, że przez to będzie miał mniejszy akumulator, ale i tak starczający na cały dzień, no to moim zdaniem ten Xiaomi 12 jest modelem, na który warto zwrócić uwagę. Jakbym miał kupić smartfon do 3000 zł, to muszę Wam przyznać, że sam bardzo poważnie nad nim bym się zastanawiał, właśnie przez to, że to jest smartfon z jednej strony topowy, a z drugiej strony mały. Ale nie zapominajmy oczywiście o iPhoniarzach, bo przecież duża część osób lubi także iPhony. Co można dostać za około 3000 zł? No tak naprawdę u Apple'a to niewiele. Przeglądaliśmy i w zdecydowanej większości przypadków do 3000 zł z sensownych iPhone'ów był iPhone 12 mini. To jest bardzo fajny, mały, poręczny telefon, tylko on ma jeden problem. On ma jakiś problem z akumulatorem, więc zdarzało mi się, że musiałem go ładować o 17, o 18, czasami o 16. Generalnie ten smartfon rozładowywał mi się w ciągu dnia. Poza tym to jest świetny sprzęt. Malutki, zgrabny, z bardzo dobrym aparatem. Tak naprawdę nie da się na nic narzekać. Właśnie poza tym akumulatorem. I jeżeli właśnie macie więcej pieniędzy, to bym Wam radził kupić po prostu iPhone'a 13 mini, bo to jest tak naprawdę bardzo podobny model, tylko ma trochę lepszy aparat i dłużej trzyma na jednym ładowaniu. On kosztuje jakieś 3600 zł, więc już sporo więcej. I moim zdaniem tego iPhone'a 13 mini i tak warto kupić, bo iPhone'a 14 mini nie będzie, więc 13 mini nie ma po co tanieć. Więc podsumowując, jak chcecie iPhone'a, to kupujecie 12 mini, jak macie więcej hajsów, to kupujecie 13 mini, bo ma lepszy akumulator. Chyba że chcecie po prostu większy telefon, no to wtedy kupujecie iPhone'a 12, który kosztuje też zależnie od oferty 3000 do 3200 zł, bo mówimy oczywiście o ofertach sklepów, które wystawiają faktury VAT. No i wtedy macie z jednej strony trochę większy telefon, który jest iPhone'em 12 po prostu bez mini, ale przez to, że jest większy, ma też większy akumulator i normalnie działa na baterii. Nie mamy tutaj takiego problemu jak w iPhone'ie 12 mini. No już parę razy o tym mówiłem, ale pamiętajcie, że jeżeli interesują Was smartfony, które można kupić za dopłatę na węgiel, czyli smartfony za około 3000 zł, to oczywiście odpowiednie linki są w opisie, prowadzą one do całych kategorii na Allegro. Tam znajdziecie te smartfony, o których dzisiaj mówiliśmy.
Więc już tak podsumowując, jeżeli macie dopłatę na węgiel, Jezu, jak to zabawnie brzmi, jak macie dopłatę na węgiel, chcecie ją wydać na smartfon, to brzmi jeszcze zabawniej, to polecam Wam z jednej strony Oppo Reno 6 Pro, który jest smartfonem takim no zwykłym, ale z najwyższej półki i ze wszystkimi możliwymi funkcjami, których potrzebujecie. Jak szukacie smartfona, który po prostu robi wrażenie, ale ma swoje wady, to jest Samsung Galaxy Z Flip 3. Jeżeli szukacie modelu małego z Androidem, no to Xiaomi 12 powinien zrobić robotę, a jak koniecznie musicie mieć iPhone'a, no to bierzecie iPhone'a 12 mini, który ma niestety kiepski akumulator, albo po prostu szukacie iPhone'a 12. No chyba, że macie znacznie więcej pieniędzy i musicie mieć mały telefon z iOS-em, no to iPhone 13 mini, ale on tyle kosztuje, że już nie łapie się po prostu na ten odcinek. Mówiłem o nim bardziej jako ciekawostce. Więc napiszcie w komentarzach, który z tych modeli Wam się najbardziej podoba, który z tych modeli byście kupili za swoją dopłatę na węgiel. No i do tego napiszcie w komentarzach, może ja pominąłem jakiś model, może tak się zdarzyć, nie jestem nieomylny, więc po prostu napiszcie, jaki smartfon Wy byście kupili za swoją dopłatę na węgiel. Ja nie mogę się przestać z tego śmiać. Więc napiszcie to, poza tym łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, a my widzimy się niebawem w kolejnych filmach, nie tylko o technologii, bo wszystko wskazuje na to, że sam będę jechał po swój węgiel, więc czemu by nie nagrać vloga o tym, skoro tekst na temat węgla mój przeczytało milion osób.